odpocząłem sobie. Czuję się rześko. Jaki piękny dzień. To będzie mój dzień. Kajfaszu, skąd w tobie tyle mądrości? Nie wiem, jestem genialny od urodzenia. Kajfaszu, jaki ty jesteś dowcipny. Szczęście, że mamy kogoś takiego jak ty. Kajfaszu, czy trudno być sędzią Izraela? Nie, nie bardzo, przyzwyczaiłem się. Czcigodny Kajfaszu, na czym polega sens życia? Dlaczego zanudzacie mnie takimi prostymi pytaniami? Co ty tutaj robisz? Panie, ludzie się już zebrali i czekają na twój sąd. Dobrze, zaraz do nich zejdę. No co? Czy coś jeszcze? Daruj mi moją śmiałość, panie, ale... Z kim rozmawiałeś? Z kim rozmawiałem? Z nikim! Musiałeś się przesłyszeć! Precz! Opowieści z Nowego Testamentu. Sprawiedliwy sędzia. Błagam was, wspomóżcie mnie, proszę. Nikodemie, chyba nie masz zamiaru dawać pieniędzy temu żebrakowi. Ten młodzieniec jest niewidomy od urodzenia. To kara boska za grzechy. Za grzechy? Jeśli rodzi się niewidome dziecko, to możesz być pewien, że albo ono, albo jego rodzice byli grzesznikami. Chyba nie wierzysz w to, co mówisz. Prawda? Oczywiście, że wierzę. Tak jak Kajfasz. Chodźmy do niego. Już on ci wszystko wytłumaczy. Ktoś ty? Ojcze, przyprowadziłeś go? Czy Jezus jest z tobą? Nie, niestety, synu. Szukaliśmy wszędzie, Aronie, ale nie mogliśmy go znaleźć. Mamo, szukaj dalej. Tylko... On może mnie uzdrowić. Aronie, skąd ta pewność? Nawet nie słyszałeś jego głosu. On może mnie uzdrowić. Czuję to swym sercem. Wiem, że to możliwe. Będziemy go szukać, aż znajdziemy. Co mamy dzisiaj? To co zwykle. Pytania dotyczące prawa. Wydanie wyroków na grzeszników i temu podobne. No to zaczynajmy. Czcigodny Kajfaszu, wytłumacz łaskawie Nikodemowi, dlaczego niektórzy ludzie rodzą się niewidomi. Nikodemie, jesteś członkiem Sanhedrynu, więc sam odpowiedz. Dlatego, że albo oni, albo ich rodzice zgrzeszyli. Nie mówiłem? Kajfaszu, jesteś mądrzejszy od samego Salomona. Tak wiem. Następny. Ta kobieta była...
Cóż, nielojalna wobec swego męża. O! Kobieto, rada nie będzie miała dla ciebie litości. Jeśli Rzymianie na to pozwolą, poniesiesz najwyższą przewidzianą prawem karę. Śmierć przez ukamienowanie. Wyprowadzić! Proszę, błagam, nie! 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 Psst! Jezus jest w mieście. Naucza w świątyni. Ludzie mówią, że wczoraj uzdrowił paralityka. Co, w szabat? I mówią, że... Co? Co? Mówią, że sprawiedliwym sędzią Izraela jest on, a nie ty. Wy dwaj, do mnie. Jezus jest w świątyni. Macie go zaraz tu do mnie sprowadzić. Tylko nie popełnijcie jakiegoś błędu. Dziś wieczorem on umrze. Ja mu pokażę, jak wygląda prawdziwy sąd. Sprawiedliwy i niepodważalny. Słyszałeś? Jezus wrócił. Naucza w świątyni. Słyszeliście? Jezus wrócił. Nie sądźcie pochopnie, bo oskarżając bliźniego o wielkie grzechy, sami możecie mieć w sercu jeszcze większe. Na bok, z drogi! Co? Jezusie z Nazaretu, jesteś oskarżony o uzdrowienie człowieka w szabat. Czy to prawda? Tak jest, jak rzekłeś. Zgrzeszył! Prawo zabrania wykonywania jakichkolwiek prac w szabat! O, hipokryci! Oskarżacie mnie o grzech, bo uzdrowiłem w szabat. Tymczasem serca wasze są pełne ciężkich grzechów. Och, jak ty śmiesz! Grzech? Jaki grzech nosimy w sercach? Czyż nie przyszliście zabić mnie? Zabić? Chyba opanowały cię demony! Nie sądźcie pochopnie. Jeśli musicie sądzić, sądźcie sprawiedliwie. Jak mamy sądzić? Jezusie? Jezusie! Nie dotykaj mnie! Tutaj go nie ma! Gdzie oskarżony? Wprowadzić go! Tak. Panie, nie przyprowadziliśmy go. Co, co? Amosie, co to ma znaczyć? Kajfaszu, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił w ten sposób. On wiedział, po co przyszliśmy. Kajfaszu, wybacz mi śmiałość, ale nie widziałeś i nie słyszałeś Jezusa. Prawo zabrania pospiesznego wydawania wyroków. Ty także należysz do jego zwolenników, Nikodemie? Ja jestem arcykapłanem Izraela i ja będę sądził, jak chcę i kiedy chcę. Zamykam posiedzenie rady. Wracajcie do domów. Amos, Heber, przejdźcie do mojej komnaty. Czego?
czego mamy się obawiać? Bóg jest po naszej stronie. Cicho, głupcze. Już zniweczyłeś mój pierwszy plan. Nie możemy go tak po prostu zabić. Ludzie się zbuntują. Kochają go i wierzą, że to on jest sprawiedliwym sędzią. W takim razie musimy sprawić, żeby przestali w to wierzyć. Kajfaszu, dziś wydałeś wyrok na pewną kobietę. Jest w więzieniu, ma być ukamienowana. Jeśli Rzymianie wyrażą zgodę. Milcz! Niech Jezus ją osądzi. A to czemu? Ja jestem arcykapłanem. Dlatego, że gdy powie, że ma zostać ukamienowana, straci sympatię i miłość ludzi. Gdy zaś powie, że nie należy jej kamienować, przeciwstawi się prawu mojżeszowemu. Tak, tak, to prawda. Sprawiedliwy sędzia nie może odrzucać prawa mojżeszowego. Dobry pomysł. Podoba mi się. Wreszcie ludzie przekonają się, jakim sędzią jest ten Jezus. Przepraszam, przepraszam, szukam Jezusa. Nie znam go. Co za łożnica! Osądzić ją! Tak, tak, osądzić! Niewinna! Niewinna! Co tacy, którzy wiedzieliście do arcykapłana Kajfasza? Nie, to jest nie, 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 ją, jest niewinna! Kajfasz już wydał wyrok! Przestańcie, ona ma troje dzieci! Pójdźcie mnie! Rabi, ta kobieta niedawno zdradziła męża. Schwytaliśmy ją na gorącym uczynku. Wszyscy wiemy, że jesteś wielkim sędzią i dlatego przyprowadziliśmy ją do ciebie. Mojżesz w prawie każe takie kamienować. A ty co radzisz? Rabi, słyszałeś? O co pytamy? Mistrzu, musisz nam odpowiedzieć. Słuchamy. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt, panie. Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Proszę, teraz już ludzie nie uważają Jezusa za sprawiedliwego sędziego Izraela. Przekonali się, jaki jest. Odejdźcie,
Czy mógłbym podpowiedzieć inne rozwiązanie? Boże, Boże, czym zasłużyłem na tę karę? Wskaż mi mój grzech, a wyrzeknę się go. Ja go znam. Jest niewidomy od urodzenia. Panie, dlaczego? Dlaczego Bóg pozwala na to, aby tak cierpiał? Może to kara za jakiś grzech? Na przykład za grzech jego rodziców. Jesteście niesprawiedliwymi sędziami. To nie jest kara za grzechy. Dotąd jego życie wypełniało cierpienie, ale dziś objawi się w nim dzieło Boże. Jezu, to ty? Jezusie? To ja. Idź i obmyj oczy w sadzawce Siloam. Chodź, zaprowadzę cię. Widzę. Gdzie on jest? Muszę go odnaleźć. Znakomite przedstawienie, przyjacielu. O czym mówisz? Puść mnie! Muszę odnaleźć Jezusa. Bardzo dobrze. Świetnie. Najpierw zmusimy chłopaka, żeby przyznał się do winy, a potem zemścimy się na Jezusie z Nazaretu. Odpowiedz, ale szczerze. Ile zapłacił ci Jezus za to, żebyś udawał, że cię uzdrowił? Niczego mi nie zapłacił. A, więc kłamiesz za darmo. Nie, ja... Przyznaj się! Dobrze wiemy, że nie byłeś ślepy. Ależ ja byłem niewidomy od urodzenia. To w jaki sposób cię uzdrowił? Pomazał mi oczy błotem i kazał obmyć. Kajfaszu, odnalazłem rodziców tego chłopca. Czy to wasz syn? Matko? Ojcze? Czy to możliwe? Aż trudno mi uwierzyć, że widzę wasze twarze. To prawdziwy cud. Synku... Przestańcie milczeć! Czy to jest wasz syn i czy urodził się niewidomy? Tak, to jest nasz syn.
i od urodzenia był niewidomy. A teraz już widzi. Za skłamanie w obliczu rady grozi śmierć. Zabijcie nas, jeśli chcecie. Ale nie wyprzemy się. Naszego rodzonego syna. Dobrze, już dobrze. Zostałeś uzdrowiony. Ale chwałę oddaj Bogu, a nie temu grzesznikowi Jezusowi. Ale to Jezus mnie uzdrowił. Czy grzesznik może czynić cuda? Panie, myślałem, że nie będziesz miał trudności z osądzeniem tej sprawy. Jak śmiesz podważać moje wyroki? Wyrzucić go! Idę go odnaleźć. Muszę znaleźć Jezusa. Tak, synku. Koniecznie. Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Odpocząć. Nieraz w życiu swoim źle poszedłem drogą złą. O Panie, błądziłem, lecz wiara odmieniła cały mój zły los. O Panie, dziś wróciłem, bo bez Ciebie czarna pustka otoczyła mnie. O Panie, dziś już to wiem, że tak bardzo mi bez Ciebie było źle. Ja wierzę w to, że mnie przygarniesz dziś i obetrzesz z mojej twarzy słone łzy i winy dziś mi odpuścisz. Z Tobą chcę znów żyć. Słyszałem, że Cię wyrzucił. Czy wierzysz w Syna Bożego? Tak. Lecz gdzie go odnajdę? Wiesz, Panie? Oto stoi przed Tobą. Mówi do Ciebie. Jezus? Tak, to ja. Och, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Elżbieta Kowalska. Operator dźwięku Jerzy Rogowiec. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Wystąpili Krzysztof Kolberger, Grzegorz Wąs, Wojciech Kostecki, Krzysztof Ibisz, Maria Szatkowska, Jerzy Mazur i inni. Piosenkę z tekstem Jerzego Andrzeja Masłowskiego w opracowaniu Marcina Głucha śpiewał Krzysztof Stróżycki. Konsultacja ksiądz Piotr Kasiłowski.